19.30 w Polsce, proszę Państwa. Radio Tok FM Euro. Conchita Barbie, Baby Lunch. Zmian okracji wyborczej po wypowiedziach m.in. prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Zmiany miałyby dotyczyć m.in. zapobiegania ewentualnym nieprawidłowościom. Temu miałoby służyć na przykład instalowanie kamer w lokalach wyborczych, czy też wprowadzenie przezroczystych urn, ale są też, jest też chęć polityczna, aby wprowadzić nieco świeżego powietrza w polityce samorządowej. Temu miałoby służyć wprowadzenie kadencyjności w stosunku do polityków samorządowych. O tych zmianach będą rozmawiać nasi goście. Polskie Radio 24. A w naszym studiu są Paweł Zdun, przewodniczący Rady Krajowej Koordynatorów Ruchu Kontroli Wyborów. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu. I profesor Mikołaj Cześnik, Fundacja Batorego i Uniwersytet SWPS. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panów, witam radiosłuchaczy. Pytanie pierwsze i podstawowe, czy zmiana ordynacji wyborczej jest potrzebna, Paweł Zdun? Jest niezbędna, od dawna oczekiwana. Praktycznie od początku tak zwanej Polski Ludowej, to znaczy od 1944 roku, wybory są przez cały czas w Polsce fałszowane, w mniejszym, w większym stopniu. Niestety przy pomocy także urzędników państwowych i samorządowych. I tylko wybory różnią się stopniem tego sfałszowania. Czasami jest to nazywane eufemistycznie nieprawidłowościami. Trzeba dokonać takich zmian, które oczywiście nigdy się nie dokona takiego uporządkowania, żeby fałszowanie było niemożliwe, ale trzeba to fałszowanie i te tak zwane nieprawidłowości uniemożliwiać. Zaczynamy od tezy bardzo mocnej. Panie profesorze, jak pan się odnosi do proponowanych zmian? Potrzebna jest zmiana ordynacji? Oczywiście w Polsce można zmieniać prawo wyborcze i ono jest zmieniane, ja bym powiedział, za często nawet. Chcę przypomnieć, że zmiany różne prawa wyborczego odbywają się z częstotliwością co kilka lat, a drobniejsze zdarzają się może nawet częściej. To swoją drogą byłoby ciekawe zobaczyć, ile na przestrzeni tej wolnej Polski, czyli od 1989 roku, tych zmian dokonano. Ja przypominam, że przynajmniej kilka razy zmieniano sposób przeliczania głosów na mandaty. O pomniejszych zmianach nie będę mówił. Więc to jest jedna rzecz. Potrzeba, no, ja się zgadzam z tym, że jakiś rodzaj zmiany może być przydatny, chociaż te, które się ostatnio pojawiają, propozycje zmian, które się pojawiają ostatnio w dyskursie publicznym, wydaje mi się, że nie są żadnym rozwiązaniem problemów, które mamy. Natomiast chciałbym się też odnieść do tego, o czym pan był uprzejmy powiedzieć, pan przewodniczący Paweł Zdun. To znaczy, no, teza jest po pierwsze bardzo mocna, po drugie, jak rozumiem, albo jest jakoś podbudowana empirycznie i wtedy pociągałoby to za sobą, no, spoczywałby na panu i na pana ruchu obowiązek zgłoszenia tych wszystkich przestępstw, o których pan mówił, bo warto pamiętać o tym, że mówimy o przestępstwach, jeśli ja pana dobrze zrozumiałem. Bardzo dobrze pan zrozumiałem. No więc te przestępstwa, o których często mówi się w dyskursie publicznym, należałoby zgłaszać odpowiednim służbom. Ja chcę zwrócić uwagę, że w Polsce sądy rozpatrują różnego rodzaju sprawy, które są zgłaszane przez obywateli, protesty wyborcze. Natomiast chcę zwrócić także uwagę na to, że Sąd Najwyższy do tej pory nie, żyjemy w państwie prawa i to Sąd Najwyższy właśnie, a konkretnie, o ile dobrze pamiętam, Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zajmuje się orzekaniem, czy mieliśmy do czynienia z przestępstwami na taką skalę, które mogły pozwolić na to, żeby uznać jakieś wybory za nieważne w tym sensie, że przeprowadzone z dużym naruszeniem procedury, więc ja, jak rozumiem, Ruch Kontroli Wyborów ma gotowe zgłoszenia do odpowiednich służb, którym państwo nadadzą jakiś bieg, który jest przewidziany polskim prawem. Czy tak jest? Świetnie pan rozumie. Więc tak, po pierwsze, reforma struktury wyborów wiąże się, jak pan bardzo dobrze zauważył, znaczy pewnie pan zasugerował,
z reformą sądownictwa. Dlatego, że pan wymienił taką instytucję, która nazywa się Sądem Najwyższym i w pańskiej wypowiedzi było domniemanie, że ten sąd będzie rozstrzygał, ten jemu podległy, będzie rozstrzygał w sposób sprawiedliwy, uczciwy. Otóż my mamy co do tego bardzo poważne wątpliwości, chociażby z tego powodu, że w Sądzie Najwyższym, jak i w sądach okręgowych, ale szczególnie w Sądzie Najwyższym, jest szczególnie duże zatrudnienie zbrodniarzy ze stanu wojennego, zbrodniarzy w togach. A jeśli pan pyta o to, czy ruch kontroli coś robił, oczywiście, przecież my składaliśmy wiele protestów, także na sfałszowanie 127 tysięcy głosów katolickim, ale oczywiście sądy, które są do dziś niezdekomunizowane, takie protesty odrzucają jako niezasadne. Panie przewodniczący, to muszę o jedną rzecz dopytać jeszcze. Jeżeli poddajemy w wątpliwość ordynację wyborczą, jeśli poddajemy w wątpliwość kompetencje Sądu Najwyższego czy sądownictwa jako takiego, to co zostaje? Co ma być instancją rozstrzygającą? Znaczy, trzeba zreformować naszym zdaniem całą strukturę wyborów. My 22 grudnia 2016 roku złożyliśmy list do pana prezydenta Rzeczpospolitej, pana Andrzeja Dudy, z do wiadomości do marszałków Sejmu, Senatu, pani prezes Rady Ministrów, pana przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość oraz oczywiście do prezesa Prawa i Sprawiedliwości, pana Jarosława Kaczyńskiego. I załącznikiem do tego listu, listu z naszym zatroskaniem, dlaczego nie ma dotychczas reformy wyborów, reformy prawa wyborczego, dołączyliśmy naszą koncepcję zmian prawa wyborczego, koncepcję, w której zebraliśmy doświadczenia tysięcy wolontariuszy ruchu kontroli wyborów z okresu wyborów prezydenckich i parlamentarnych 2019 roku, a także części doświadczenia Stowarzyszenia Solidarni 2010, którzy już od 2011 roku prowadzą akcję kontrolowania wyborów. I te różne doświadczenia naszych wolontariuszy, ich postulaty, co należałoby zmienić w prawie wyborczym, ujęliśmy w tę koncepcję. To jest oczywiście nasza propozycja, tam jest szereg tez dyskusyjnych. W każdym razie jest to pierwsza jakaś całościowa koncepcja zmiany prawa wyborczego. My uważamy, że prawo wyborcze musi być zmienione całkowicie, przede wszystkim poprzez rozwiązanie całej struktury pionowej, Państwowej Komisji Wyborczej, Krajowego Biura Wyborczego i wszystkich podległych. Ponieważ taka struktura, jaka jest obecnie, struktura państwowa, ułatwia i umożliwia fałszowanie. Nawet jeśli tego fałszowania nie ma, to jest ono bardzo łatwe. To o jedną rzecz muszę dopytać jeszcze i oddaję panu głos, panie profesorze. Tak, bo ja troszeczkę się czuję jednak wykluczony i mam wrażenie, dobrze, że... to nie zadaję pytania, proszę bardzo. Ja chciałbym zareagować, bo jednak pan trochę uciekł od tej mojej sugestii i pytania. Pan, ja mam przed oczami akurat chyba wczoraj zaistniały na państwa stronie internetowej list, w którym państwo się odnoszą do innego listu, chyba tego z 22 grudnia. Nie wiem, czy słuchacze wiedzą, że ruch kontroli wyborów ma takie dwa oblicza. Jedno, jak rozumiem, reprezentuje pan, drugie pan orzeł, prawda? Czy w każdym razie... Myli się pan całkowicie. Aha, więc ruch kontroli wyborów, proszę pana, którego jestem reprezentantem, na ten ruch składa się praca wielu ludzi. Pracuję razem z panem Józefem Orłem, z panią Pawłą Stankiewicz i pozostałymi liderami naszego ruchu. Dobrze, proszę pana, ja bym prosił, żeby pan mi nie przerywał, dlatego że ja panu nie przerywam. Pan mi zadał pytanie, czy jestem z różnych ruchów niż pan doktor Józef Orzeł. Ja panu bezpośrednio wprost odpowiedziałem, że pracujemy razem. Uznajmy tę sprawę za wyjaśnioną, profesor Cześnik. Ja bym jednak prosił, żeby w momencie, kiedy padają bardzo poważne bardzo poważne zarzuty. Pan, rozumiem, mam świadomość, że to, co pan powiedział, czyli to, że w Polsce są od dziesięcioleci fałszowane wybory od 44 roku. To 46. Ja rozumiem, że pan ma na myśli także wybory 2015 roku, które wygrało Prawo i Sprawiedliwość, tak? Skalę tych fałszerstw nasz ruch zminimalizował. Ma pan na to jakieś dowody?
Proszę pana, tak, pośrednie. Chociażby to, że naszych obserwatorów, naszych mężów zaufania nie wpuszczano do komisji okręgowych, chociażby w Warszawie. Także to, że przedstawiciele PKW i KBW na szczeblu samorządowym, chociażby w Warszawie, w jednej z dzielnic, szkolili w ten sposób przewodniczących i wiceprzewodniczących obwodowych komisji, że tak naprawdę namawiali ich do przestępstw. Jeden z takich przedstawicieli samorządowych bezczelnie przyznał się do tego, że sam przybijał pieczątki na kartach do głosowania korespondencyjnego. No, pan, jak rozumiem, sam sobie zdaje sprawę z tego, że to nie jest żaden dowód na fałszerstwo, prawda? Jak to? To jest przyznanie się, że urzędnik posługiwał się pieczątką, a nie był uprawniony do posługiwania się tą pieczątką. Rozumie pan to? Czy pan to rozumie? Ja to doskonale rozumiem i bardzo dobrze wiem, że to nie jest żaden dowód na fałszerstwo. Natomiast ja bym zwrócił uwagę... Przecież on się przyznał publicznie do tego, że sfałszował karty wyborcze. Pan tego nie rozumie? Znaczy ja to doskonale rozumiem. Pan się posługuje tytułem naukowym. Na razie stopniem tylko. Ale ja bym wrócił do tego, że jednak gdyby było tak, że w Polsce te wybory są na masową skalę fałszowane, bo ja rozumiem, że one były w każdym razie w jakichś okresach na pana zdaniem na masową skalę fałszowane, no to za tym powinny iść jednak jakieś działania służb, chyba że uznamy, że polskie państwo w ogóle przez okres tych 27 lat w ogóle nie działało. Ja tego i większość polskich obywateli, na tyle na ile znam badania opinii publicznej, nie przyjmuje do wiadomości. Tak samo jak pozwólmy, proszę, do wiadomości tego, że istnieje sądowa ochrona zbrodniarza. Panie redaktorze, bardzo bym prosił o interwencję, dlatego że ja znam ten sposób rozmowy, natomiast ja rozumiałem zaproszenie pana redaktora jako takie, w którym będziemy mogli wymieniać się argumentami. Pan pyta, ja odpowiadam. Nie, ja nie zapytałem w tym momencie, pan mi wszedł w słowo. Bardzo przepraszam. Bardzo bym był zobowiązany, bo ja pana ani razu nie przerwałem. Ja najbardziej znany przykład nieprawidłowości wyborczych, które pan nazywa fałszerstwami, dotyczy roku 2014. My w przeciwieństwie do ruchu kontroli wyborów, a mówiąc my, mam na myśli nieformalną grupę osób związaną z Fundacją Batorego, dokonaliśmy analizy. To było to długo trwało. Ja trochę rozumiem, dlaczego niektórzy przynajmniej nie chcą wrócić do tego materiału empirycznego, o którym pan doskonale wie, że jest w dalszym ciągu dostępny i można sprawdzić na tym materiale empirycznym dotyczącym 2014 roku wyborów samorządowych, dokładnie wyborów do sejmików samorządowych, można sprawdzić i można zweryfikować te wszystkie tezy, które nie tylko pan, bo ja akurat rozumiem ruch kontroli wyborów, to akurat biorę za dobrą monetę, powstał jako ruch obywatelski, który miał szczytne intencje. Natomiast bardzo duże pretensje mam, jeśli idzie o rok 2014, do poważnych polskich polityków na czele z posłem Jarosławem Kaczyńskim, którzy nie mając żadnych danych, i pan o tym doskonale wie, nie mając żadnej podstawy empirycznej, w dalszym ciągu posługują się w dyskursie publicznym półprawdami, postprawdami czy prawdami, mówiąc Tischnerem tego trzeciego typu, którego mi na antenie nie wypada tutaj radiosłuchaczom przypomnieć. Więc ja bym apelował, bo to jest akurat rzecz, i tu się akurat z panem przewodniczącym Pawłem Zdunem nie różnimy, czystość procedur wyborczych i czystość samego aktu wyborczego, tego wszystkiego organizacji wyborów, nie ulega wątpliwości, jest solą demokracji. To jest rzecz najbardziej fundamentalna. Ja mam do polityków pretensje, do polityków głównie, pretensje o to, że podważyli zaufanie obywateli do tej procedury. Będziemy za to długo, długo płacić. Natomiast mam wrażenie, że jeśli feruje się bardzo, 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 jak zresztą pan redaktor był uprzejmy powiedzieć, bardzo mocne oskarżenia, no to za tym coś powinno iść. Ja czekam w takim razie, skoro państwo wiedzą o przestępstwach, o zawiadomienia do prokuratur, które, jak rozumiem, powinny doprowadzić do jakiegoś dalszego ciągu tych spraw zgodnego z polskim prawem. Panie przewodniczący, czy ten ciąg dalszy nastąpi? Ten ciąg dalszy już był. Mój interlokutor zignorował to, co powiedziałem wcześniej, że wybory były fałszowane i że my przedstawialiśmy już dowody. 127 tysięcy głosów, które się rozpłynęło w Katowicach, to nie jest coś, co normalny, praworządny sąd mógłby uznać za nieistotne. W
wybory w Polsce będą mogły być uczciwe wtedy, kiedy po pierwsze zostanie zmieniona struktura i organizacja, a po drugie, kiedy zostaną oczyszczone sądy, bo jeśli nawet zmieniłoby się ordynację wyborczą i byłaby najuczciwsza, a sądy nadal będą obsadzone przez ludzi nieuczciwych, przez ludzi skorumpowanych, czy przez wręcz agenturę, to wtedy wiele naszych protestów i tak pójdzie do kosza. To nie ma sensu. Dlatego przedstawiliśmy naszą koncepcję. W naszej koncepcji jest raz walka na co zresztą zwraca uwagę pan prezes Jarosław Kaczyński, na transparentność, szereg procedur, które utrudniają fałszowanie, jak i nasz postulat wprowadzenia kar za przestępstwa wyborcze i żądanie wymierzania tych kar w sposób surowy. Jeśli chodzi o transparentność, propozycje są między innymi takie: przezroczysta urna, instalowanie kamer w lokalach wyborczych, czy wspólne podliczanie głosów przez wszystkich członków komisji wyborczych. To ma sens, panie profesorze? Muszę to powiedzieć, mówię to z wielkim żalem, natomiast jestem przekonany, że jeśli wprowadzono by tego rodzaju zmiany, a jednocześnie Prawo i Sprawiedliwość przegrałoby kolejne wybory, czy też inni, którzy są uznawani za tych, którzy nie fałszują wyborów, to jestem przekonany, że, nie mówię tego personalnie, proszę tego nie brać do siebie, natomiast mówię o pewnym trybie myślenia, to wtedy prawdopodobnie pojawią się pomysły, że zrobiono, że oczywiście każde zabezpieczenie można łatwo obejść, prawda? Ja się dlatego boję i nieprzypadkowo przyniosłem ten list i o nim mówię, dlatego że cała ta narracja, która się tutaj pojawia, uszczelnić system wyborczy, to brzmi bardzo niepokojąco. Ja w ogóle chcę powiedzieć, że jestem wielkim przeciwnikiem gmerania przy prawie wyborczym przez tych, którzy wygrali ostatnie wybory. Z prostego powodu. Zawsze, każda, to nie dotyczy Prawa i Sprawiedliwości wyłącznie, każda partia, która wygrała poprzednie wybory, ma tendencję do tego, żeby prawo wyborcze zmieniać tak, aby działo się to z pożytkiem dla tejże partii. Także ja co do zasady nie mam nic przeciw przezroczystym urnom, czy też nagrywaniom prac komisji wyborczej. To drugie nawet wydaje mi się rozsądniejsze. Przezroczysta urna wyborcza niesie ze sobą pokusę tego, znaczy wywołuje pewien strach u obywatela. Tam gdzieś pojawia się polityczna rodzaj relacji takiej, powiedziałbym, jak to ładnie określić, transakcji pomiędzy obywatelem a rządzącym czy wybieranym, tam przezroczysta urna może troszeczkę obywatela deprymować. W Polsce akurat, gdzie do lat 80., do 80. dokładnie 8 roku władza dawała sobie szansę kontrolowania tego, co obywatel robi, przezroczysta urna może być akurat przez część obywateli traktowana jako rodzaj zagrożenia. Natomiast mówię, to jest rzecz akurat w kontekście całej naszej dzisiejszej z panem przewodniczącym Pawłem Zdunem rozmowy, to są sprawy naprawdę, nie powiem drugo, ale trzecio wręcz rzędne, prawda? Tutaj padają potężne oskarżenia i to o tym warto rozmawiać, a technikalia wydają mi się w kontekście tych oskarżeń rzeczą mało w istocie ważną. To poproszę jeszcze o odpowiedź pana przewodniczącego. Mnie bardzo cieszy, że przynajmniej w jednym punkcie mogę się zgodzić z przedstawicielem Fundacji Sorosza. Zresztą, gdyby pan był łaskaw bardziej obserwować to, co się dzieje w przestrzeni publicznej... Ma pan na myśli Fundację Batorego? Fundacja FSB, tak, Stefana Batorego. Stefana Batorego, dokładnie tak. Ja mówię o właścicielu, czy o sponsorze. No zostawmy akurat tam sponsorze. Ale chciałem podkreślić ten jeden element pozytywny. To widział pan, nasza koncepcja jest opublikowana w sieci już i pierwsza wersja od wiosny zeszłego roku, a list do pana prezydenta i tych najważniejszych osób, naszym zdaniem, w państwie i nasza najnowsza koncepcja są już od zeszłego roku w sieci, więc mógłby się pan z tym zapoznać, bo to krążyło. I w tej koncepcji znalazłby pan także taki punkt, o którym mógł pan powiedzieć, że nasza propozycja to jest urna półprzezroczysta. No ale to tak, bo uważamy, że trzeba wiedzieć, co jest zrzucane, ale żeby nie mógł być odczytany głos. Ale to tak, taka drobnostka. O urnę przezroczystą mówiłem ja, mając na myśli to, tak, o czym tak. Natomiast ja byłem pytany o urny przezroczyste, a nie półprzezroczyste. Półprzezroczyste podobają mi się jeszcze bardziej. To jest naszej koncepcji już prawie od roku. Natomiast
to nasza koncepcja to jest to budowa zaufania społecznego poprzez transparentność, poprzez budowę, nową budowę struktury wyborów, taką, w której obywatele będą mieli znacznie większy udział nie tylko w samych wyborach, ale też w kontroli, bo my uważamy, że od kontroli i organizacji wyborów trzeba odsunąć wszystkich urzędników państwowych i samorządowych i kontrolę powierzyć wyłącznie wyborcom, także by uspołecznić, poprzez uspołecznienie wyborów uspołeczniamy państwo. Sprawa bardzo aktualna i bardzo emocjonalna. Jak państwo zapewne słyszeli w tym miejscu, niestety musimy się zatrzymać, ale mam nadzieję, że do tematu wrócimy, bo temat jest bardzo ważny. Paweł Zdun, przewodniczący Krajowej Rady Koordynatorów Ruchu Kontroli Wyborów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I profesor Mikołaj Cześnik, Fundacja Batorego, Uniwersytet SWPS. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Reklama. Joanna Filipczak, pedagog szkolny. Magnisie to żelki z magnezem w pysznych, owocowych smakach. Dzieci, które stosują suplement diety Magnisie, potrafią się skoncentrować, są aktywne, radzą sobie ze stresem. Magnisie. Pyszne, magnezowe misie. Netia, internet dla firm, słucham. Halo? Śniłam się, pani. Numer się panu pomylił, tu jest 800-800-200. Śpiewała pani. Za 1 złoty, nie dziękuj proszę. Za 1 złoty. Internet przynoszę. A, to akurat się zgadza. Oferujemy internet dla firm za złotówkę miesięcznie przez rok. To znowu jakiś sen. Nie, to Netia. Szczegóły na netia.pl i pod numerem 800-800-200. Zadzwoń. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład laptop Lenovo, procesor Intel Core i3, dysk 1000 giga za jedyne 1499 zł. Nowoczesny telewizor Sharp LED Smart TV 55 cali za jedyne 2299 zł. Dwudrzwiowa lodówka Amika, klasa energetyczna A+, za jedyne 799 zł. Ktoś w twoim otoczeniu ma nieświeży oddech i najwyraźniej o tym nie wie? Dla jego dobra daj mu do zrozumienia, aby wziął Halitomin. Suplement diety Halitomin zawiera cynk, który wiąże lotne związki siarki będące przyczyną przykrego zapachu i redukuje ich wytwarzanie w jamie ustnej. Halitomin. Patent na nieświeży oddech. To jest właśnie ten moment, kiedy już wiesz, że nie chcesz iść na kompromisy. Ten moment, kiedy już wiesz, że nie chcesz jeździć niczym innym niż Mercedes. I to jest ten moment, kiedy dowiadujesz się, że możesz go mieć w wyjątkowo korzystnej ofercie. To właśnie teraz, ostatni moment. Nie przegap go. Sprawdź ofertę samochodów osobowych z rocznika 2016 w salonach Mercedes-Benz. Nazywam się Katarzyna Bal i jestem technologiem. Wiem, że nie wszystkie magnezy są takie same i gwarantuję, że Neomag Forte jest wysokiej jakości. Do jego produkcji wybierane są wyłącznie przebadane surowce. Wytwarzanie suplementu diety Neomag Forte odbywa się w takich samych warunkach jak produkcja leków. Neomag przechodzi też rygorystyczną kontrolą jakości. W efekcie powstaje produkt o znakomitej bioretencji. Neomag to gwarancja dobrego wyboru. Neomag. Taki powinien być magnez. To była reklama. Autopromocja. Polskie Radio 24. Największe sportowe wydarzenia. Dziecki sam przedziera się, zagrywa do Daszka. Jest strata Daszek. Nie! Nie! Sukcesy polskich zawodników. Kręci, kręci, kręci. Jeden, drugi, trzeci, czwarty obrót. I leci. I Samba nie chciałby tańczyć. What? Jeszcze dalej. Emocje, których nie możesz przegapić. Jest przewaga niemal długości łodzi. Dalej Polki. Dalej do przodu. Odpychajcie. Równo, rytmicznie, z tempem. Magazyn sportowy w Polskim Radiu 24. Codziennie o 21.06. Jest 16. Polskie Radio 24. Informacje dnia. W kwestii Brexitu w Unii Europejskiej powinna obowiązywać jednomyślność, powiedziała Beata Szydło po spotkaniu z premierem Słowenii. 27 państw Unii Europejskiej powinno mieć jedno stanowisko. Brytyjski Sąd Najwyższy orzekł, że Theresa May nie może samodzielnie rozpocząć Brexitu. Tu nie chodzi o politykę, a o rządy prawa, mówiła po werdykcie Gina Miller, autorka pozwu.
Aż 14 nominacji do tegorocznych Oscarów zdobył amerykański musical La La Land. Otrzymał nominacje we wszystkich głównych kategoriach. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Adrianna Calińska-Czaniecka, zapraszam. Polska i Słowenia mają podobne stanowiska w kwestii Brexitu i kryzysu migracyjnego. Tak mówili po rozmowach w Warszawie premierzy Beata Szydło i Miro Cerar. Szef słoweńskiego rządu przebywa w Polsce z roboczą wizytą. Beata Szydło powiedziała, że problemy uchodźców należy rozwiązywać w tych regionach, gdzie one powstają, i zatrzymywać migrację na granicach. W kwestii Brexitu, zdaniem polskiej premier, w Unii Europejskiej powinna obowiązywać jednomyślność. Polska i Słowenia stoją na stanowisku, że zarówno jeżeli chodzi o kwestie pokonania kolejnych kryzysów Unii Europejskiej, ale przede wszystkim w obliczu negocjacji z Wielką Brytanią, 27 państw Unii Europejskiej powinno mieć jedno stanowisko i powinniśmy wspólnie dążyć do tego, żeby warunki, które zostaną wynegocjowane, uwzględniały relacje na zasadzie partnerstwa. Premierzy rozmawiali także o współpracy wojskowej. Beata Szydło powiedziała, że strona polska liczy na wzmocnienie współpracy gospodarczej, także dotyczącej naszego przemysłu zbrojeniowego. Nasze kraje, jak zauważyła premier, blisko współpracują również w ramach NATO. Już wkrótce żołnierze polscy i słoweńscy wspólnie będą współpracować na Łotwie. To są działania wynikające z decyzji, które zapadły w ubiegłym roku na szczycie NATO w Warszawie. Premier Cerar również mówił o bliskiej współpracy gospodarczej między naszymi krajami. Podkreślił, że Polska jest 7. partnerem Słowenii w handlu zagranicznym. IPN opublikował wykaz aktów o funkcjonowaniu aparatu bezpieczeństwa w PRL. To indeks około 6,5 tysiąca tzw. jednostek archiwalnych. Do internetowej ogólnodostępnej bazy trafiły jednak wyłącznie ich sygnatury wraz z krótkim opisem dokumentów. Do teczek dostęp po złożeniu odpowiedniego wniosku będą mieli historycy i dziennikarze. Co może znajdować się w tych aktach? O tym reporter Polskiego Radia 24 Lucjan Olszówka. Internetowy wykaz opublikowanych danych, które w ubiegłym roku wyłączono z magazynu, w których znajdował się tajny zbiór archiwum IPN, zawiera jedynie podstawowe dane osobowe funkcjonariuszy bezpieki wraz z krótkim opisem. Analiza tego, co w tych dokumentach się znajduje, to kwestia wielu miesięcy, a nawet lat, oceniał historyk dr Witold Bagieński. Wśród tych dokumentów, które zostały ujawnione, są zarówno sprawy operacyjne, takie kiedy kogoś rozpracowywano, sprawy dotyczące zachodnich dyplomatów, czy w ogóle osób kontaktujących się z nimi. Do tego dochodzą osobowe źródła informacji oraz osoby, które po prostu znalazły się gdzieś w polu widzenia bezpieki. Tym, co wydaje się szczególnie ciekawe i ma moim zdaniem być może największą wagę z tych dokumentów dotyczących wywiadu, są materiały dotyczące nielegałów. Nielegał to oficer bądź agent służb, który najczęściej wcielał się w postać innej osoby, przyjmując jej życiorys. To właśnie dziś po raz pierwszy odtajniono dokumentację takiego szpiega. I choć spis jest jawny, to historie zawarte w tych teczkach będą mogli odczytywać jedynie naukowcy i przedstawiciele prasy. A wartość naukowa i historyczna odtajnionych dokumentów jest ogromna, mówią władze Instytutu. Wiceszef kolegium IPN Sławomir Cęckiewicz zapowiadał, że wśród akt doszukać się można na przykład spraw związanych z pułkownikiem Kuklińskim. To jest 9 jednostek dotyczących oficer CIA, która pracowała w stacji amerykańskich tajnych służb w Warszawie. Jest to oficer łącznikowy, czy łącznikujący pułkownika Kuklińskiego. Można powiedzieć, że na tym etapie warszawskim oficer prowadzący. Spis, który znaleźć można w internecie, ma 216 stron. Poza ogólnymi danymi osobowymi są w nim także informacje o operacjach sprawdzania i rozpracowywania, czyli tajnych działaniach prowadzonych w czasach PRL. W spisie jest także informacja o wyposażeniu i sprzęcie używanym przez wywiad i kontrwywiad polski oraz zagraniczny. Lucjan Olszówka, Polskie Radio 24. Pierwsi przedstawiciele Komisji Nadzoru Finansowego stanęli przed Komisją Śledczą do sprawy Amber Gold. To były rzecznik prasowy i zastępca dyrektora Departamentu Prawnego KNF. Szczegóły ich zeznań przedstawi reporterka Polskiego Radia 24 Ewa Wasążnik. Były rzecznik Komisji Nadzoru Finansowego Łukasz Dajnowicz w czasie przesłuchania i tuż po nim wielokrotnie podkreślał, że zarówno on osobiście, jak i cała reprezentowana przez niego instytucja w sprawie Amber Gold nie ma sobie nic do zarzucenia. Zdaniem dzisiejszego świadka KNF zrealizowała wszystkie zobowiązania, jakie postawiło przed nią ówczesne prawo. Wiadomo, że to jest bardzo przykra sytuacja, że ktoś traci pieniądze. Natomiast pierwszy wniosek jest taki, że nie można powierzać środków podmiotom bez zezwolenia, bez licencji KNF.
I jak patrzę na sprawę Ambergold z perspektywy tych kilku lat, to wydaje mi się, że myśmy zrobili wszystko, co tylko mogliśmy, a w wczesnym czasie nam zarzucano, że robimy za dużo. Były zastępca dyrektora Departamentu Prawnego KNF Marcin Pachucki już na wstępie swoich zeznań zaznaczał, że w czasie, kiedy swoją działalność rozpoczynało Ambergold, KNF nie miała żadnych uprawnień do kontroli takich instytucji finansowych. Mimo to, czerpiąc wiedzę z mediów i skierowanych do KNF doniesień, on jako zastępca dyrektora Departamentu Prawnego zrobił wiele, aby ochronić kolejnych klientów przed utratą pieniędzy. Wyliczał m.in. wysyłane do Marcina P. listy z pytaniami o szczegóły jego działalności, zawiadomienia do prokuratury, korespondencje z Ministerstwem Gospodarki czy odwołania do sądów. To nasze zaangażowanie dowodzi tego, że rzeczywiście od 2009 roku byliśmy, ja z moim zespołem, osobami, które najmocniej dążyły do tego, żeby liczba pokrzywdzonych działaniem Ambergold była zminimalizowana i działaliśmy nie tylko na wymiarze współpracy z prokuraturą, składania zażaleń, ale także na forum edukacyjnym, co jest bardzo istotne oczywiście. Te wyjaśnienia przedstawicieli KNF nie przekonują Joanny Kopcińskiej z Prawa i Sprawiedliwości, która uważa, że można było zrobić więcej, aby ustrzec klientów przed stratą pieniędzy. Owszem, było wysłanie zawiadomienia, ale jeżeli chodzi na przykład o informacje opinii publicznej szerokiej, o umieszczeniu firmy Ambergold swego czasu na liście ostrzeżeń publicznych, nie było, bo z tego co się dowiedzieliśmy, to chociażby kampanie reklamowe następowały wtedy, kiedy klientów było już naprawdę bardzo dużo, a ten początek, kiedy można było zapobiec, no mnie nie przekonał, że ta działalność była skuteczna. Szacuje się, że firma Ambergold oszukała około 15 tysięcy osób na kwotę ponad 850 milionów złotych. Ewa Wasążnik, Polskie Radio 24. Aktywny rok w zakresie polityki zagranicznej za nami, równie intensywny będzie 2017. Dziś w ramach przeglądu resortów premier Beata Szydło rozmawiała z szefem dyplomacji Witoldem Waszczykowskim. Beata Szydło podkreśliła, że polityka zagraniczna będzie uwzględniała reprezentację naszych najważniejszych interesów, zarówno wobec partnerów europejskich, jak i sojusznika za oceanem Stanów Zjednoczonych. Równolegle swój przegląd prowadzą politycy opozycji, w tym członkowie gabinetu cieni Platformy Obywatelskiej. Szef Gabinetu Spraw Zagranicznych poseł Rafał Trzaskowski uważa, że na pochwałę zasługuje tylko kontynuacja decyzji poprzedniego rządu w sprawie obecności wojsk NATO i wzmocnienia bezpieczeństwa Polski. To są decyzje, które zostały podjęte jeszcze za poprzednich rządów, natomiast rząd Prawa i Sprawiedliwości postawił kropkę nad i na ostatnim szczycie w Warszawie i dzięki działaniom rządu Platformy Obywatelskiej, ale również rządu PiS-u, ta obecność została potwierdzona. Amerykanie, brygada przybyła do Polski i również budowana jest tarcza przeciwrakietowa. Poseł Nowoczesnej Adam Szłapka skrytykował ministra Waszczykowskiego za opublikowanie na stronie MSZ notatki z marca 2008 roku pod tytułem Tezy o polityce RP wobec Rosji i Ukrainy. To jest wystawienie się na strzał, to nie ma nic wspólnego z interesem państwa, to jest małostkowość straszna ministra Waszczykowskiego. To pokazuje, że to jest człowiek, który dalece nie dorósł do funkcji ministra spraw zagranicznych, do jakiejkolwiek funkcji państwowej, ponieważ przedkłada swój interes osobisty, swój konflikt osobisty, swoją małostkowość ponad interes państwa. Uważam, że pani premier Beata Szydło powinna zdymisjonować tego ministra w trybie natychmiastowym. Według ministra Witolda Waszczykowskiego z notatki wynika, że w 2008 roku Polska rozpoczęła porzucanie polityki proukraińskiej na rzecz prorosyjskiej. Brytyjski Sąd Najwyższy orzekł, że Theresa May nie może samodzielnie rozpocząć Brexitu. Brytyjska premier będzie musiała uzyskać aprobatę parlamentu. To zwycięstwo dla brytyjskiego prawa konstytucyjnego. Tak o werdykcie Sądu Najwyższego w sprawie Brexitu mówi Gina Miller, autorka pozwu kwestionującego prawo Theresa May do samodzielnego uruchomienia procesu wychodzenia z Unii. Tymczasem rząd już oświadczył, że wyrok nie wpłynie na tempo opuszczania Unii. Tu nie chodzi o politykę, a o rządy prawa, mówiła po werdykcie Gina Miller, autorka pozwu. Tylko parlament może nadawać Brytyjczykom prawa i tylko on może je odbierać. Żaden premier, żaden rząd nie może oczekiwać, że nie będzie kontrolowany, bo tylko parlament jest suwerenny. Teoretycznie jest możliwość zgłaszania poprawek. Jest pewne ryzyko. Rząd traci kontrolę w momencie, kiedy złoży
projekt ustawy traci pełną kontrolę nad nią. Mówi Polskiemu Radiu Mikołaj Barczętewicz z Uniwersytetu w Oksfordzie. Dodaje jednak, że nie spodziewa się, by parlament chciał znacząco zawężać mandat rządu. Gabinet May już wydał oświadczenie, w którym czytamy, że harmonogram Brexitu jest niezagrożony i że uruchomi artykuł 50 Traktatu Lizbońskiego do końca marca. Dla Polskiego Radia sprzed Sądu Najwyższego Adam Dąbrowski. Ciekawe, jak będzie wyglądała sama debata dotycząca Brexitu i jakie będzie to miało konsekwencje dla Zjednoczonego Królestwa, powiedział w Polskim Radiu 24 Dariusz Rosiak, wieloletni korespondent w Wielkiej Brytanii. Mniej więcej co liberałowie będą chcieli zrobić, to wiadomo. No, oni będą chcieli przyczepić do tej uchwały taką klauzulę, która nakaże zorganizowanie ponownego referendum już po wynegocjowaniu warunków Brexitu, prawda? I to nie zostanie przyjęte przez Izbę Gminy. Szkoci będą prawdopodobnie dążyli do wprowadzenia jakiejś formuły, która będzie im dawała prawo zachowania związków z Unią Europejską, co też jest niemożliwe. Następnym krokiem ze strony Szkocji będzie próba zorganizowania ponownego referendum w sprawie niepodległości Szkocji. I to jest problem, który jest realny w tej chwili dla pani May i myślę, że Brexit twardy, czy miękki, czy średnio dopieczony może się skończyć tym, że się rozpadnie Zjednoczone Królestwo. Rozmowa dostępna jest na naszej stronie www.polskieradio24.pl. Aż 14 nominacji do tegorocznych Oscarów zdobył amerykański musical La La Land. Kandydatów do nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej ogłoszono w Los Angeles. Opowiadający o romansie pomiędzy młodą aktorką a pianistą jazzowy musical La La Land otrzymał nominację we wszystkich głównych kategoriach. Między innymi za najlepszy film roku, najlepszą reżyserię, scenariusz i zdjęcia. O miano najlepszego filmu powalczą także między innymi obrazy Manchester by the Sea oraz Moonlight. W kategorii najlepsza rola męska nominacje otrzymali Casey Affleck, Ryan Gosling i Denzel Washington. Wśród aktorek szanse na Oscara mają Emma Stone, Natalie Portman i Meryl Streep. W kategorii najlepszy film zagraniczny nominowano obrazy z Danii, Szwecji, Iranu, Australii oraz Niemiec. 89. ceremonia wręczenia nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej odbędzie się 26 lutego w Hollywood. Tegoroczną galę oscarową poprowadzi komik Jimmy Kimmel. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Komiks opowiadający o losach Bradla, uczestnika Powstania Warszawskiego i asa polskiego wywiadu, już jutro trafi do sprzedaży. Fabuła komiksu opiera się na faktach historycznych. Jak mówi dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, Jan Ołdakowski, życiorys Kazimierza Leskiego, Bradla, był niesamowity. W momencie, kiedy wybucha wojna, jest lotnikiem, strącają jego samolot, ucieka z niewoli sowieckiej, wraca do Warszawy i widzi to, co się tu dzieje, tą straszliwą okupację i on postanawia walczyć, mimo tego, że ma kontuzję odniesioną z wypadku lotniczego. Znajduje organizację muszkieterów, taką jeszcze do dziś nie do końca poznaną, taki rodzaj prywatnej służby wywiadowczej założonej tu w Warszawie w 1939 roku. Zaczyna z nimi współpracę. Na szczęście po jakimś czasie przenosi się do Armii Krajowej. Tam zostaje szefem komórki kontrwywiadu wojskowego tu w Warszawie i zajmuje się wyznaczeniem tras kurierów. Losy Bradla i jego kompanów doskonale wpisują się w komiksową konwencję, mówi scenarzysta Tobiasz Piątkowski. Nie wiem, czy do tej pory faktycznie Warszawa i okupacyjne historie były przedstawiane w ten sposób. Myśmy wybrali tą konwencję noir, komiks sensacyjnego, nazwijmy to, bardzo świadomie, ponieważ mieliśmy wrażenie, że jakby to doda tej postaci. To są tajemniczy mężczyźni spiskujący w tajemniczych pokojach. Muszkieterowie, czyli pierwsza organizacja szpiegowska Leskiego, to jest bardzo malownicza grupa ludzi. Chcielibyśmy, aby postać Bradla stała się popularna, mówi rysownik Marek Oleksiński. Jest to konwencja takiego przerysowanego trochę bohatera, który zmaga się z przeciwnościami, z antybohaterami, czyli superłotrami, którzy są tak samo przerysowani. Otaczają go postacie też autentyczne i jest kilka postaci fikcyjnych. No i warto było wrzucić Leskiego w taki świat, bo zbliżamy go do większej ilości odbiorców i nadajemy jakby nowy obraz postaci, czyli taki bardziej dynamiczny, bardziej popowy. Akcja pierwszego tomu rozgrywa się w okupowanej Warszawie. Wydawcami komiksu są Muzeum Powstania Warszawskiego i firma Egmont Polska. Teresa Litkowska, Polskie Radio 24. Prognoza pogody. W nocy na ogół pochmurno. Na wybrzeżu miejscami słabe opady mrzawki, deszczu ze śniegiem lub śniegu, a na pozostałym obszarze Polski gdzieniegdzie słabe opady śniegu lub marznącej mrzawki. Temperatura na przeważającym obszarze od minus 3 do 0 stopni, na południu od minus 6 do minus 3. W dolinach i kotlinach karpackich spadek temperatury do minus 14 stopni. Nad morzem i na nizinie szczecińskiej od 0 do 2 stopni. Wiatr słaby, zachodni i północno-zachodni. Polskie Radio 24.
24. Słowem wszystko. Reklama. Osoby starsze powinny szczególnie dbać o dostarczanie do organizmu odpowiednich witamin i minerałów. Niestety, preparaty witaminowe dla seniorów są z reguły drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Vitaminer Senior. Zawiera ważne witaminy i minerały niezbędne w tym wieku, a kosztuje niewiele. Opakowanie zawiera 60 tabletek, które wystarczą na 2 miesiące. A miesięczne stosowanie Vitaminer Senior to wydatek rzędu zaledwie 7 zł. To najlepsza inwestycja w zdrowie. Vitaminer Senior. Dobre witaminy, na które cię stać. W studiu imienia Witolda Ludosławskiego kolejny koncert z cyklu Światowa Scena Jazzu. Określani mianem wizjonerów współczesnego jazzu legendarny gitarzysta David Thorne i jego zespół Son of Goldfinger. Piątek, 27 stycznia, godzina 19.30. Zaprasza program drugi i Fundacja Jazzarium. Bilety do nabycia na stronie sklep polskieradio.pl oraz na godzinę przed koncertem w kasie studia. Mamo, strasznie mi boli. Wiesz, nowy aparat na zęby. No co ty? Jak zmieniałam protezę, też bolało, ale szybko pomógł Glimbax. Po zabiegu u dentysty lub ortodonty obrzęk i ból mogą trwać kilka dni. Lek Glimbax zaczyna działać już po jednym płukaniu. Glimbax łagodzi objawy stanu zapalnego ziąseł i jamy ustnej. To jedyny taki lek zawierający przeciwzapalny diklofenak. Glimbax. Jedyny taki lek do płukania. Dzięki, mamo. Glimbax zadziałał. Glimbax roztwór do płukania jamy ustnej i gardła 1 ml. Roztworu zawiera 0,74 mg diklofenaku. Wskazania leczenia objawowe stanu zapalnego błony śluzowej jamy ustnej i gardła. Przeciwwskazania na wrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą nie należy podawać dzieciom poniżej 14 roku życia. Podmiot odpowiedzialny Angelini Pharma Polska. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Słuchaj. Listen. Führe. Es könnte. Audi. Słuchanie to nasze imię. Źródło inspiracji. Wsłuchujemy się w potrzeby i oczekiwania kierowców, tworząc samochody łączące innowacyjne technologie przyszłości i perfekcję w każdym detalu. Audi. Przewaga dzięki technice. Znajdź swoje Audi w ofercie na modele z rocznika 2016 na audi.pl. To była reklama. 17 minut po godzinie 16, czas na gościa Polskiego Radia 24. Polskie Radio 24. Dziś w studiu Polskiego Radia 24 profesor Jan Żeryn, senator RP. Dzień dobry panie senatorze, dzień dobry panie profesorze. Instytut Pamięci Narodowej opublikował dziś wykaz dokumentów z tak zwanego zbioru zastrzeżonego. Tak. Wykaz, który nam na razie tylko podpowiada, jaka jest zawartość tychże ujawnionych teczek. I oczywiście z mojej strony tylko i wyłącznie zachwyt, że te teczki są i będą jawne. Bardzo się cieszę, że dziennikarze i historycy będą mogli wejść do środka tychże teczek, w sensie oczywiście intelektualnym wejść, a nie fizycznym. Panie profesorze, ale dziś wchodzą... I będą wiedzieli coraz więcej na temat tego, co się działo w PRL-u naprawdę, a nie to, co nam przesłaniała prawdę o nim propaganda ówczesna, ale także przesłaniano nam wiedzę o PRL-u w latach 90., 2000. Niektórzy jeszcze starają się do dzisiaj. No co, niektórzy mówią, że komuna wcale się nie skończyła. 28 lat po 89. A jedni mówią, że komuna się nie skończyła, a drudzy opowiadają publicznie, że stan wojenny to taka kulturalna impreza, która towarzyszyła nam w latach 80. No panie profesorze, używając takiego języka bardzo potocznego, sztuka i kawałek dziś było wejść na stronę Instytutu Pamięci Narodowej. A jeżeli już się udało, przed człowiekiem jawiły się strona po stronie, właściwie z tych stron nic nie wynika. Tak, no ja sam też próbowałem kilkakrotnie wejść do tegoż wykazu i rzeczywiście potykałem się o kolejne strony internetowe. Docierałem do 9, 10, to był mój sukces największy. I z reguły traciło się połączenie. Traciłem połączenie, właśnie. Kilkakrotne próby rzeczywiście skończyły się marnym wynikiem, ale niewątpliwie parę rzeczy z tego wynika, co mogliśmy dzisiaj zaobserwować w tym wykazie. Pierwsza rzecz, która mnie i zastanawia, i jakoś tam daje powody do zadumy i
interpretacji, to fakt, że w tych aktach personalnych funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa dominują oficerowie, przede wszystkim można się domyślać, że Departamentu Pierwszego, czyli wywiadu, zaraz powiem, jakie to ma znaczenie, a z drugiej strony, że ciekawe są daty urodzenia tych ludzi. Lata 50. Głównie lata 50. Zdarza się na przykład, że ktoś urodził się w 65 roku, a zatem są to ludzie mojego pokolenia, czyli 50-paroletni, góra 60-paroletni, a więc ludzie jak najbardziej dziś w 2017 roku przytomni i którzy przeszli przez Służbę Bezpieczeństwa w sposób aktywny, tam będąc od końca lat 70. najwcześniej, przez lata 80. i przeszli przez 89. rok. Co to oznacza? Niepostrzeżenie. Ano, ja mam taką teorię, która graniczy nie tyle z pewnością, co z pewną hipotezą, nad którą warto się zastanowić. Czyli z dużą dozą pewności. Mianowicie od dawien dawna już są jawne, tak zwane akta administracyjne, właśnie wytwarzane przez ludzi Departamentu Pierwszego Wywiadu, czyli oficerów, którzy znajdowali się na placówkach dyplomatycznych w różnych częściach świata, Tokio, Stany Zjednoczone, atasze kulturalni. Niemcy, na przykład atasze kulturalni i będąc pod, rzecz jasna, przykryciem funkcji dyplomatycznej, pod pseudonimem działając jako oficerowie wywiadu, wysyłali do centrali, na przykład w roku 89, bardzo liczne informacje dotyczące tego, jak świat zewnętrzny, ten kapitalistyczny świat, bo o to mi tutaj chodzi, jak świat zewnętrzny, kapitalistyczny reaguje na przemiany w Polsce toczące się co najmniej od końca 88 roku, od słynnej rozmowy Miodowicz-Wałęsa, choć rzecz jasna i wcześniejsze też są szalenie ciekawe z tego punktu widzenia. I po 4 czerwca 89 roku bez wątpienia te służby paradyplomatyczne, a de facto wywiadu komunistycznego, rzecz jasna, w ogóle się nie zmieniają. I nie zmienia się także pewien jednoznaczny ton tychże doniesień dotyczących świata zewnętrznego i reakcji na to, co ekipa Jaruzelskiego i Kiszczaka tutaj robi. Żeby była jasność, bohaterami są Jaruzelski i Kiszczak, a nie strona solidarnościowa, bo władze, czyli odbiorcy tychże informacji, to są właśnie ci panowie. Czyli panie profesorze. I teraz, ale jeszcze sekundę. I teraz, co tam dominuje w tych relacjach? Otóż dominuje obraz taki, że świat zewnętrzny, właśnie z prezydentem Stanów Zjednoczonych, z administracją niemiecką, włoską czy francuską, są zachwyceni tym, co się w Polsce dzieje. Zachwyceni także tym sposobem, w który władze komunistyczne zdecydowały się przekazać władzę, tworzyć przeobrażenia ustrojowe. I to jest pewnego rodzaju legitymizacja tego działania Jaruzelskiego i Kiszczaka, które miało prowadzić w stronę oddajemy władzę, ale pozornie, a zostawiamy te najważniejsze aktywa w naszych rękach. Świat nam na to de facto pozwala, zarówno od wschodu, jak i od zachodu. I siłą rzeczy nie mogli komuniści zrezygnować z aparatu wywiadowczego, czyli z funkcjonariuszy Departamentu Pierwszego, ponieważ on dalej wypełniał funkcje związane z interesem władzy konkretnej, czyli tych konkretnych panów, a nie na przykład premiera rządu Tadeusza Mazowieckiego. Czyli żona generała Kiszczaka miała rację, że to jej mąż stworzył podwaliny pod to, właściwie ten świat, który mamy teraz. O, tak jest. Miała w tym sensie rację i na dodatek mogła słuchać w swoim domu, w mieszkaniu, różnych rozmów i dialogów, których my jeszcze na pewno nie znamy, a w których właśnie ugruntowywała się ta strategia dotycząca przechodzenia bez skazy z PRL-u do Polski, która niech się nazywa demokratyczna i wolnorynkowa, ale przecież nie o nazwy chodzi, tylko o to, co jest rzeczywistą. Czyli my będziemy trzymać biznes, my przy okazji jeszcze złapiemy tak za inne lejce, ale te, które są ważne w poważeniu. Tak jest. I teraz proszę zobaczyć, że jeżeli rzeczywiście ci oficerowie, którzy
zaczynali pracę w MSW pod koniec lat 70., w latach 80., to naprawdę nie są ludzie, którzy by tam wchodzili do służb dlatego, że mieli poglądy marksistowsko-leninowskie. To jest aparat państwa totalitarnego, który ma wypełniać polecenia zwierzchników. Określone zadania. I określone zadania, i pozostawienie ich w tej rzeczywistości po roku 89 czerwcu, a wszystko na to wskazuje, że rzeczywiście byli nadal tymi czynnymi funkcjonariuszami, jest pewną podpowiedzią na pytanie, kto reżyserował, tworzył i realizował przemiany roku. Czyli jest znów żona generała Kiszczaka ma rację. Miała rację. Panie profesorze, jeżeli dobrze zrozumiałem, ci ludzie, którzy, powiedział pan po 89 roku, czyli oni nie przeszli procesu weryfikacji. W ogóle. Wywiad komunistyczny cywilny w ogóle nie przeszedł weryfikacji. Wywiad zresztą wojskowy i służby wojskowe także nie przeszły weryfikacji. Weryfikacja się bardzo zresztą cząstkowa odbywała na poziomie praktycznie tylko i wyłącznie tych departamentów Służby Bezpieczeństwa, czyli Departamentu III i IV, które były ujawnione niejako jako departamenty zajmujące się inwigilacją i niszczeniem opozycji. Czyli wprost funkcjonariusze, którzy ścigali w ten czy inny sposób, represjonowali działaczy Solidarności bądź ludzi Kościoła, w tym przypadku Departament IV. Natomiast Departament pierwszy i drugi, czyli wywiad i kontrwywiad, dawały najpierw takie sygnały, a później świat dziennikarski też to ewidentnie podtrzymał, że myśmy nigdy nie byli Służbą Bezpieczeństwa. Myśmy byli wydzielonymi departamentami. Chyba służyliśmy narodowi. Służyliśmy narodowi i państwu, a teraz po prostu mamy nowe cele, w związku z tym jesteśmy fachowcami na swoim miejscu. No niestety z tymi celami, panie profesorze, nie wyszło. Wyszło natomiast... Znaczy wyszło, dlatego że oni rzeczywiście realizowali cele, które były elastycznym nie, i ewolucyjnym źle się przechodzeniem... Ja o innych celach myślałem i mówiłem, oczywiście, że z tymi celami to tak na dobre nie wyszło. Wyszło natomiast ustawą dezubekizacyjną, czyli na dobrą sprawę ci ludzie już pod tę ustawę się kwalifikują, tak? Tak, oczywiście. Niewątpliwie to są osoby, które zaczynały, a nie zawsze kończyły swoją karierę zawodową w PRL-u, tylko część z nich kontynuowała w III RP i niewątpliwie te emerytury, które były przywilejem, a wynikały z pracy, te naliczenia lat, które wynikały z pracy do 89 roku, niewątpliwie powinny być im pomniejszone, niezależnie od tego, jak dalej się sprawowali i czy byli zweryfikowani, czy też dalej pracowali w służbach, które nazywały się już służbami III RP. Demokratyczne. Tak jest. Ale docieramy do sedna, to znaczy sednem jest to, że ten zbiór, ja na to zresztą liczyłem od samego początku, da nam przybliżenie odpowiedzi na pytanie właśnie o ten proces transformacji. To jest moim zdaniem najciekawsze i najprawdopodobniej dlatego ten zbiór tak długo był zastrzeżony, że tam jest fragment tej odpowiedzi. To ja w nawiązaniu do transformacji mam jeszcze jedno pytanie. Tak. To jest mocne uderzenie takie na koniec naszej rozmowy. Co z osławionym aneksem do raportu z likwidacji WSI? Znaczy tym drugim aneksem, który jest w rękach pana prezydenta. Tak, no, i który można odnieść wrażenie, za bardzo nie pali się do tego, aby go jednak upublicznić. No cóż, ja mam wrażenie, że choć to nie będzie bezpośrednia odpowiedź na pańskie pytanie, że oczywiście także w tym zbiorze zastrzeżonym, który w tej chwili jest odtajniany, znajdują się dokumenty, których nie powinniśmy poznać. To znaczy autentycznie tam są dokumenty, które najprawdopodobniej ich ujawnienie grozi bezpieczeństwu państwa polskiego. Ja nie znam tajnego raportu o rozwiązaniu WSI drugiego, rzecz jasna, tylko znam ten, który był ujawniony, czyli pierwszy, i może się zdarzyć, i pan prezydent na pewno, kolejny prezydent III RP zdaje sobie sprawę, że trzeba bardzo mocno się zastanowić, czy nie ma tam źródła jakiejkolwiek informacji czy wiedzy, która mogłaby przejść przez odpowiednie umysły służb nam nieprzychylnych, obcych, a które by
doszły te umysły do wniosku, że odkryły to, czego odkryć nie powinny. Czyli wychodząc prawdzie naprzeciw? Trzeba mieć granice też w głowie, bo jest odpowiedzialność za nas wszystkich, za naród, za społeczeństwo polskie i niewątpliwie są takie informacje, które powinny pozostać zastrzeżone i powinny być chronione w imię naszego bezpieczeństwa. Chodzi tylko o to, żeby nie grać tym sformułowaniem po to, żeby utajnić prywatne, środowiskowe interesy grup postkomunistycznych. Profesor Jan Żar, był gościem Polskiego Radia 24. Bardzo dziękuję panie profesorze. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Informacje dnia w skrócie. Jest 16:30. Szef MSZ zapowiada radykalne zmiany w dyplomacji. Powiemy też o wizycie premiera Słowenii w Warszawie, a także o ostatnim pożegnaniu posła Rafała Wójcikowskiego. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Adrianna Calińska-Czaniecka, zapraszam. Otwarcie Ministerstwa Spraw Zagranicznych na młodych i rzadkich ekspertów. Takie zmiany w polskiej dyplomacji zapowiada jej szef Witold Waszczykowski. Na konferencji prasowej z premier Beatą Szydło po przeglądzie resortu spraw zagranicznych Witold Waszczykowski wyjaśniał, że odmłodzenie kadr nastąpi między innymi poprzez zwiększenie naboru do Akademii Dyplomatycznej MSZ, która rusza ponownie. O 100%. Tak jak w ubiegłych latach przyjmowaliśmy po kilkanaście osób do Akademii Dyplomatycznej, w tej chwili przyjmujemy ponad 30 kilka osób. I druga rewolucyjna zmiana. Chcemy nowej ustawy o służbie zagranicznej, która również by pozwoliła nam otworzyć służbę zagraniczną na ekspertów, na doświadczonych ludzi, którzy moglibyśmy kontraktować tych, którzy znają na przykład rzadkie języki egzotyczne, które mają unikatową wiedzę, a których bardzo, bardzo potrzebujemy. Witold Waszczykowski wyraził nadzieję, że nowa ustawa o służbie zagranicznej szybko będzie procedowana przez rząd, a potem uchwalona przez Sejm. Jeśli tak się stanie, to jeszcze w ciągu tego roku MSZ radykalnie zmieni swoje oblicze, powiedział szef polskiej dyplomacji. Relacje dwustronne, kwestie unijne, współpraca w ramach NATO. Te tematy zdominowały rozmowy z premierem Słowenii w Warszawie. Miro Cerar został przyjęty przez szefową rządu Beatę Szydło. Na wspólnej konferencji prasowej mówił, że po Brexicie Unia Europejska musi pozostać jednolita i zjednoczona. Miro Cerar zauważył, że Polska i Słowenia będą blisko współpracować w ramach natowskiej grupy bojowej na Łotwie. Decyzje w tej sprawie zapadły na szczycie sojuszu w Warszawie w lipcu ubiegłego roku. Polska i Słowenia to odpowiedzialni członkowie NATO wysyłają swoich żołnierzy na Łotwę. Ze Słowenii pojedzie 50 żołnierzy, by wspólnie realizować misję NATO. Za nasz wspólny cel. Zdaniem Miro Cerara Unia Europejska powinna pochylić się bardziej nad kryzysem migracyjnym i rozwiązywać ten problem w regionach, gdzie problemy powstają. Premier Słowenii przypomniał, że jego kraj był pod ogromną presją migracyjną w latach 2014 i 2015. Dziękował Polsce za wysłanie wtedy do Słowenii pograniczników i funkcjonariuszy policji w celu zabezpieczenia zewnętrznej granicy Unii. Przedstawiciele Kancelarii Prezydenta, parlamentarzyści, rodzina i przyjaciele pożegnali w kościele Jadwigi Królowej w Tomaszowie Mazowieckim zmarłego w tragicznym wypadku posła Rafała Wójcikowskiego. Paweł Kukiz, lider ugrupowania, z którego listy Rafał Wójcikowski dostał się do Sejmu, żegnając go mówił, że odszedł dobry człowiek, który bezkompromisowo walczył o zasady, o Polskę i o bliźniego. Będziesz na mnie zawsze, Rafał, i będziesz mnie prowadził wtedy, gdy pogubię się w tych czasem trudnych sprawach. Jesteś już nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Pochowaj ci wszyscy. Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, składając rodzinie kondolencje, mówił, że Rafał Wójcikowski był niezwykle aktywnym i pracowitym posłem. Zapamiętamy go jako posła dobrze przygotowanego, wszechstronnego, rzeczowego, a równocześnie nie posługującego się polityczną domową, tylko mówiącego zrozumiale i prosto, tak jak to mówił zawsze do swoich wyborców. Prezydent Andrzej Duda odznaczył pośmiertnie zmarłego posła krzyżem kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Po zakończeniu mszy świętej kondukt żałobny przeszedł na cmentarz przy ulicy Smutnej. Polityk zginął w czwartek w miejscowości Wędrogów na trasie S8 i jechał do Warszawy. Rafał Wójcikowski urodził się w Tomaszowie Mazowieckim, był doktorem nauk ekonomicznych i nauczycielem akademickim. Po raz pierwszy był posłem na Sejm. W 2015 roku wystartował z pierwszego miejsca na liście Kukiz 15 w okręgu Piotrkowskim.
Izraelski rząd zaaprobował plany budowy 2,5 tysiąca domów na okupowanych terytoriach palestyńskich. To największe do tej pory plany rozbudowy żydowskich osiedli na terenach okupowanych. Według izraelskiego Ministerstwa Obrony większość nowych domów ma powstać na zachodnim brzegu Jordanu. Ogłoszone dziś plany są realizacją zapowiedzi zwiększenia żydowskiego osadnictwa po zwycięstwie Donalda Trumpa w amerykańskich wyborach prezydenckich. W kampanii przedwyborczej nowy prezydent deklarował silne wsparcie dla Izraela. Prognoza pogody. W nocy na ogół pochmurno, miejscami deszcz, deszcz ze śniegiem lub śnieg. Temperatura na przeważającym obszarze od minus 3 do 0 stopni. W dolinach i kotlinach karpackich spadek temperatury do minus 14 stopni. Wiatr słaby, zachodni i północno-zachodni. Teraz to wszystko, a na kolejny serwis zapraszam punktualnie o 17. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 16:35 na zegarze, słuchają Państwo Polskiego Radia 24.